Katolickie czy zwykłe? A jakie to są katolickie? Takie bez gumki. A. Po drugie, kiedyś na przykład podeszłem do wniosku, że poderwę dziewczyny, a jestem nieśmiały. Nawet jak za włosy ciągnę do pokoju, to mówię, że jestem nieśmiały, tak. I na Starowiślnej jest taka cukiernia. Widzę, dziewczyna wyszła z lodami. No i prawda, niesie lody i się pytam, bo można zapytać. Dałabyś polizać? No tak, ale mi się nie chce ściągać spódnicy. Więc czasami lepiej się zamknąć, nie? Po drugie, byłem we wakacje na Gran Canaria. Tam na przykład dziewczyny mają ciekawą specyfikę, trochę inną niż nasze. One mają skorzenie ortopedyczne. Jest to skolioza kręgosłupa moralnego. Zależy, ile wypiją, to lewa noga jedzie na Malagę, a prawa powiedzmy na Madryt, tak? Tak. A po drugie, po prostu staram się Polaków nie spotykać za granicą. Polaka za granicą bardzo łatwo jest rozpoznać. Po czym? Polak ma wypisaną, cholera, misję do spełnienia na twarzy. Tak jak ten Franek Dolas. Polak jak idzie, to skanuje przestrzeń. Polak nawet jak idzie do kibla, to on ma poczucie misji do spełnienia, bo on dostał grypsa, SMS-a od organów wewnętrznych. Oż, mam gówno, zmierzam do kibla. I powstańcze pieśni pod czaszką, no bo on ma misję do spełnienia. I pół biedy, jak tam dotrze, tak? Zależy, co za impreza, tak. A po drugie, teraz jeszcze taka wskazówka dla Tomasza. O ile pływałeś kiedyś w oceanie albo w morzu, jest coś takiego, że jak cię zobaczy rekin, on zrobi koło ciebie, Tomaszu miły, takie dwa kółka. Z jednej prostej przyczyny. Zanim cię wpierdoli, z jednej prostej przyczyny. Rekin daje ci czas, ażebyś się stworzył, zesrać ze strachu i nie musiał cię pożywać razem z gównem. Tak? Jakby oczywiste. Wiesz, jak to mówiliśmy u McDonalda, bon kurwa appetit. Tak. Po drugie powiem, że w żadnym gimnazjum krakowskim w tym roku nie odbyły się jasełka. Były problemy ze znalezieniem dziewicy. Tak, i to nie jest takie śmieszne. Chociaż nie, w gimnazjum jeszcze nie byłem. Nie. Co zaś się tyczy na przykład uczelni mojej. Mieliśmy straszne problemy z nauczycielami. Poszliśmy do dyrektora i zaczęliśmy się na niego wydzierać. Panie dyrektorze, bo oni są chamscy, niekulturalni, bo z nimi się nie da współżyć. Dyrektor otwarł drzwi od gabinetu. A kto wam kazał, kurwa, z nimi współżyć? Na tym był koniec skargi. Ostatniej ogólnie skargi złożonej, tak. Po trzecie, tak. Wiecie o tym, że są różne choroby, które możecie załapać. Taka wskazówka. Większość chorób pochodzi od stresu, tak? Bo tak jest. A jedynie rzeżączka pochodzi od przyjemności, jakby nie patrzeć, tak? Najpierw się uśmiechasz, potem płaczesz. A po drugie wracałem, bo kiedyś Tomasz wspominał o swojej podróży, o hecach samolotem, tak? To było w klubie Zaścianek, gdzie też byłem. I wspomniał o mnie, jak siedziałem w pierwszym rzędzie, bardzo miły z jego strony, tak? I wysiadłem z samolotu, znaczy siadłem w samolocie, który wylądował na Balicach, jak wracałem z Gran Canaria. Jakiś gościu zaczął truć dupę, że a on sobie jutro pójdzie zrobić gastrologię, gastroskopię, obe morfologie, zwątpiłem, mówię do niego, gościu, jak się będziesz tak zachowywał na kontroli bezpieczeństwa, to ci nawet zrobią po prostu badanie odbytu gratis, bez czekania na NFZ, tak? To ci zrobią kolonoskopię nawet. Może będą kulturalni. Powiedzmy, że się zamknął. Jeszcze gorzej było, jak jechałem z Krakowa, na Gran Canaria, bo tam
było masę dzieci, zaczęły drzeć ryja, płakać, biadolić i żeby było śmieszniej, przysięgałem, że będę trzymał gębę na kłódkę w samolocie. No nie na kurwanie ja. W końcu te dzieci drą, płaczą, a ja się obracam i mówię, ale dzieci, jeszcze się nie zdarzyło, żeby samolot nie spadł na ziemię. Tym bardziej, no dobra, jak już ruszyli, to prawdopodobnie coś dostały, poszły spać. No ale, ale okej, okay, dobra. I powiem, że jeszcze jest na przykład ciekawa sprawa, jak jechałem do Paryża. Rodzina mnie straszyła. Gdzie ty jedziesz do tego Paryża? Tam jest terroryzm, wysadzą cię, tam są demonstracje. Te geje, lesbijki, LGBT napadną cię, zgwałcą. A ja się obracam do ojca i mówię, no i kurwa, mam nadzieję. Tak. Co prawda zwiedziłem Louvre i inne takie rzeczy, nic się nie wydarzyło. Może jestem paskudny. Ostatecznie, nawet jak się golę, to faktycznie zamykam oczy. A po drugie, tu widzę paru facetów, którzy mają brodę. To jest coś ekstra. Z brodatego są dwie korzyści. Ozorkiem zrobi dobrze, a brodą komin wyczyści. Tak. A po drugie, nie widzę tutaj żadnej dziewczyny, która ma rudy kolor włosów. Bo to jest z czasów międzywojennych. To jest słuszne. Dziewczyna, która ma rude włosy, przypomina kamienicę w Krakowie. Taką starą kamienicę w Krakowie. Wyjaśniam. Czym bardziej zardzewiały dach, tym bardziej wilgotna piwnica. Tak to jest. Co jeszcze? Powiem, że byłem, powiedzmy, na wakacjach w różnych krajach i się zawsze mnie dziewczyny pytały, czym ty się zajmiesz w Polsce? Zawsze mówiłem, że jestem doktor anestezjolog i to wchodziło na mur beton. Wszystkie chcą poznać doktora jakiegoś takiego. Po czym wyjmowałem żołądkową gorzką z walizki, etam maja anestezję. Kada wypijesz, lewa noga na Kawkaz, a prawa na Sewastopol, da? Prijatna. Tak. A jeszcze na dokładkę jest ten problem u was, dziewczyny, że czekacie na pięknego księcia z bajki. Albo z białym koniem, albo na białym koniu, ale musicie pamiętać, że przed tobą, on spał z królewną Śnieżką, z Kopciuszkiem, z siedmioma krasnoludkami na przykład, tak? Musisz to wszystko przełknąć. Więc nie będziesz ta pierwsza obudzona całusem, tak? Ja też jestem książę z bajki, ale jak schodzę z księżniczki, to zwykle rzucam hasło, wybacz skarbie, ale z całusem to jeszcze poczekam, śpi dalej, tak? Tak. Po drugie, zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje, kiedy dziwka umrze w czasie seksu, zjedzie na zawał do bazy? No nic się nie dzieje. Człowiek ma godzinę seksu gratis, tak? Cóż, dzięki. Dzięki brawa, Andrzej Kruczewski. Słuchajcie, to nie jest Dracula, który się ubiera w HM-ie, to jest polski Steve Buscemi.